Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Tym razem widzimy się na Brudnie, bo tydzień temu byliśmy na Bemowie na Dniu Otwartym, a teraz jesteśmy na Dniu Otwartym, ale na Brudnie, Targówku, a konkretnie na stacji C20 Kondratowicza. Możecie ją właśnie teraz podziwiać z powietrza. Mamy tutaj 6 wyjść na stację metra, z czego 2 są dosyć daleko oddalone od głównej części korpusu stacji. Ale o tym, jak do nich będzie można dotrzeć, jeszcze opowiem nam psykut w ciekawostce, bo tylko dzisiaj pojawi się w ciekawostce, wyjątkowo. To, co nie zmienia faktu, że i tak możemy podziwiać stację jak wygląda z powietrza. Najpierw z góry, później z dołu. Bo jak mamy dwie możliwości, to czemu z nich nie skorzystać? Tak wyglądają wyjścia. Tutaj przy tym skrzyżowaniu, zwanego tutaj jest też ciekawy dojazd tej stacji benzynowej, jeszcze pozostawione i ulica Kondratowicza powoli jest odtwarzana, jak możemy zobaczyć w najbliższym rejonie. Przy okazji zobaczcie, jak te wyjścia są faktycznie daleko. Część stacyjna zaczyna się od tego budynku po środku, który widzimy, bo to jest winda zjeżdżająca bezpośrednio na stację, tak zwana winda techniczna. I to, co widzimy, czy wydaje mi się, że to jest winda, ale pewnie to jest ta winda techniczna, znaczy to nie jest wentylatornia. No tak czy siak, ten budynek, który właśnie mieliśmy teraz po środku, to był element, gdzie się zaczyna stacja i widać było trochę ulicy. Ulica po części jeszcze będzie tutaj powstawać nam mniej więcej, ale więcej je zobaczymy pod koniec zimy najprawdopodobniej. Natomiast nie liczcie, że szybko wrócicie tutaj jeszcze z samochodami, że będzie to jakoś dużo wcześniej przed otwarciem metra. Nie, nie, nie. Spokojnie. Aż tak szybko tutaj się z tym nie uwiną. Swoją drogą, jeszcze jedna ważna rzecz. Dziś pojawia się film tylko i wyłącznie z stacji Kondratowicza, a na dniach, prawdopodobnie w piątek, pojawi się film z pozostałych stacji, czyli Brudno i Zacisze na odcinku północno-wschodnim, jak to tam mówią. I będziecie też mogli zobaczyć, jak tam się pozmieniało. A widziałem, że na Zaciszu coś się pozmieniało. Więc tak to wygląda. No i możemy sobie zobaczyć teraz też dokładnie wyjścia. Te główne w części centralnej. Jak widzimy, się kręcimy w lewo, w prawo, kółeczkę robimy. No i tu całkowicie jedno skrzyżowanie zniknęło z mapy. Może wróci niedługo. Jak otworzy metro, to na pewno powróci. A czy jeszcze wcześniej, to raczej wątpię niestety. No ale tak czy siak, wyjścia dobrze wyglądają. Na dole, co do stacji, to za chwilę zobaczycie, jakby nas sytuacja. Też wygląda całkiem nieźle, bym powiedział. No i tutaj oni się spieszą właśnie, żeby przed zimą spokojnie już większość prac móc robić na dole. Bo na dole, to wiecie, można robić w każdych warunkach i tam się ogrzeją. Z tego, co słyszałem rok temu, jak to było, rok albo dwa lata temu, to na dole to jest o wiele cieplej niż na górze, jak jest zima i faktycznie da się chodzić nawet bez tych kurtek puchowych, także całkiem da się to przeżyć. Zima nie straszna w budowie metra, nie ma, nie takie rzeczy. Ciekawe, jak na zachodniej będzie, ale też przecież budowali, jakoś zaczynali to tam koło zimy i to będzie też na pewno ciekawe, ale to na to jeszcze poczekamy z innej perspektywy. Tak czy siak, wracając do metra, jak widzimy, tutaj jest kolejne wyjście ze schodami ruchomymi, czyli trochę tych schodów ruchomych będzie i to dobrze, bo nie pożałowali ich tak bardzo jak na odcinku do Księcia Janusza, tam przy tych trzech stacjach. No i tak, możemy zobaczyć, zmieniliśmy datę, a mianowicie pojawiły się miejsca do wejścia, barierki. Tam te poprzednie ujęcie nagrywałem parę dni wcześniej, a tu już widzimy, gdzie będzie wejście na stację metra ze zwiedzeniem. Te zdjęcia są chyba z pół godziny przed otwarciem, czyli koło 10.30, bo o 11.00 było otwarcie. I widzimy, że jeszcze tutaj nie ma ludzi, bo nikt nie został wpuszczony przed godziną otwarcia. I tu jest podjazd. Zrobili podjazd specjalnie dla osób niepełnosprawnych, chociaż w regulaminie było napisane, iż takie osoby nie mogą wejść na plac budowy, ale jakby chcieli, to spokojnie mogłaby jakaś taka osoba wejść, bo jak zobaczycie później, jedna winda była już w pełni działająca. No i tak, widzimy, jest tutaj trochę namiotów, były oczywiście krówki, gadżety od metra i inne bajery, rowery. Jest ten historyczny pojazd od metra, który zawsze proszę wozić te gadżety. No i kolejka na pół godziny przed otwarciem była już naprawdę całkiem długa. I także później, nie wiem jak długo się czekało, słyszałem, że około 2 godziny, napiszcie w komentarzach ile się czekało, a my już schodzimy na ziemię i możemy zobaczyć, jak wyglądają ostrza tarcz, tak zwane zęby TBM-ów, nimi się przewierca przez większość elementów. No ale dobrze, tarcze to tarczami, ich już tutaj nie ma na budowie.
Zejdźmy na dół, pierwszym z wyjść. Przy okazji możecie zobaczyć, iż są takie ścianki boczne. Wyglądają jakby były jakieś takie kamyczki, marmur czy coś w ogóle odjechane. Niestety muszę was zawieść, jak zobaczycie za chwilę na zdjęciach kolejnych. Dotknąłem tego i nie czuć tych kamyczków czarnych, małych kropeczek. Jest taki plastikowe. Szkoda trochę. Wolałbym takie, żeby się dało wyczuć, bo tak, wiecie, jest, dotykacie i taki jest element zawodu, że to nie to, co byście myśleli, że tak odczujecie. No ale trzeba się przyzwyczaić do tych stacji, ich wyglądu się już nie zmieni. Niestety, bądź niestety, tak wygląda sufit, ale sufit jeszcze poglądacie za chwilę. O, proszę bardzo, dotknąłem sobie. I to tak ładnie wygląda z zewnątrz, a jak się dotknie, to takie, to nie to samo. Tu jakieś wyjście do windy, z tego co widzę, i do schodów ruchomych. Także tutaj tych bajerów, rowerów, niektórych pochowanych było trochę niestety. No ale tak czy siak, możemy i tak dosyć dużą część zobaczyć. Idziemy teraz do przejścia podziemnego, tego właśnie w kierunku tym, co mówiłem, co jest najdalej. Zobaczcie, jak tu się długo idzie. Różne elementy pochowane, co nie? Nie chcielibyśmy, żebyśmy wszystko zobaczyli, ale to są pewnie głównie lokale gastronomiczne w przyszłości, czyli jakaś żabka i ruch. Ale więcej, co tutaj ciekawego możemy zobaczyć, powie niezastąpiony, jak zawsze, Jakub Sykut w ciekawostce. Halo, halo. Jak widzicie, za mną znajduje się wyjście w stronę osiedla Zacisze. Do tego wyjścia będziemy mogli podjechać specjalnym ruchomym chodnikiem. Podobne rozwiązanie znajduje się na lotnisku Chopina. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, chodnik ruchomy. Ja o nim od dawna mówiłem, w niektórych już odcinkach zapraszamy do metra, głównie na tych brudnowskich. I jest, tu przy okazji minęliśmy jedno wyjście, to pierwsze, i tutaj jest wyjście do windy, ale co ważne, to jest chodnik ruchomy. Nim będziemy mogli dojechać do dalszej części przejścia. Faktycznie możecie zobaczyć, że to przejście jest długie i ten chodnik się tu przyda. Tak samo jak według mnie by się przydał na dworcu Wileńskim, jak się jedzie w kierunku stacji kolejowej. Co nie zmienia faktu, że tutaj został już zamontowany, jeszcze nie działał, jeszcze nie chodził, ale wygląda naprawdę wspaniale. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy, jeden jest chyba 60 metrów, drugi 40 metrów, jeśli dobrze pamiętam. I co najważniejsze, ten krótszy 40 metrów jest krótszy dlatego, że jest przygotowane tam wyjście, przyszłe wyjście do wybudowania do tramwaju na Zieloną Białękę. Czy powstanie w końcu ten tramwaj? Nie wiemy. Czy powstanie wtedy to wyjście? Tego też nie wiemy. Niestety raczej wątpię, bo jeżeli coś nie powstaje podczas budowy, to później po budowie nie mieliśmy chyba żadnej sytuacji takiej, żeby powstało jakieś nowe wyjście w metrze, a były planowane, takich jest parę, 3, na przykład na Politechnice. Co nie zmienia faktu, że może byśmy się miło zaskoczyli, gdyby przy metro na Zieloną Białękę, gdyby budowali tramwaj na Zieloną Białękę, to powstało. Dobra, idziemy dalej. Hala odpraw, to jest hala odpraw po stronie wschodniej stacji i możemy zobaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Przy okazji tutaj, gdzie są te wystające elementy, będą bramki i będziemy kasować bilety lub przeskakiwać nad nimi. No nad tymi to trochę trudno się przeskakuje, ale tak. O, i mówiłem, sufit będziecie mogli zobaczyć. Według mnie taki sufit mógł już pozostać. Naprawdę całkiem ładnie wygląda. Ten podwieszany sufit mnie nie ujął jakoś strasznie, bo tak wygląda. Jak na załączonym pasku, tu jest fragment. Ale jakoś ten zwykły bardziej do mnie przyszedł. Dobrze, przechodzimy już teraz do elementów i najbardziej części technicznej, ale zanim do tego możemy zobaczyć, jak idziemy takim małym, wąskim korytarzykiem, że tutaj, o, jest łazienka. Będzie przyszła łazienka. Niestety nie będzie czynny raczej 24 godziny na dobę, tylko jak zazwyczaj od 6 do 22. Tak czy siak, wchodzimy do części technicznej, gdzie już nigdy w przyszłości nie wejdziemy, bo to będzie nielegalne. Pierwsze, a po drugie, jakby metro nas tutaj zobaczyło, to byśmy trafili do więzienia w metrze. Co było też ciekawe. Tak czy siak, to nie zmienia faktu, że idziemy częściami technicznymi, w których faktycznie będą pracownicy metra pracowali nad tym, żebyśmy jak najszybciej, jak najlepiej mogli dojeżdżać metrem do centrum i innych miejsc. To jest główny element, serce właściwie całej stacji, skąd będzie zasilana cała stacja metra. Przynajmniej po części, bo główne podzespoły stacji będą stąd zasilane, a pozostałe z pozostałych dwóch stacji, czyli z Brudno i Zacisze, bo tak tutaj jest to dobrane. Na stacjach nieparzystych
stacje nieparzyste zasilają stacje parzyste. Tak zazwyczaj to jest robione. Jedynym wyjątkiem jest stacja Ulrychów, która tam pozmieniała to całkowicie. No i tu jeszcze kawałek przejść, tu już są nawet pomalowane ściany, więc to już zupełnie inaczej wygląda. I jest podłoga w całości. Trochę to wygląda jak dla mnie te pomieszczenia akurat, ten korytarz, jakbym był w Portalu 2. Nie wiem, czy wy o tym też tak sądzicie. Tak czy siak, zachodnia hala odpraw, to jest właśnie tutaj. Widzieliście tutaj przed chwilą miejsca i schody ruchome, dokładnie. Tutaj schody ruchome już działały. I możemy zobaczyć mniej więcej, jak one tutaj wyglądają. Świecą na zielono, zapraszają. Specjalnie je włączyli, z góry ich prawie w ogóle nie widać, z drona jak patrzyłem. A tu, proszę bardzo, schowali, skitrali i działają. To było bardzo miłe zaskoczenie, że te schody ruchome już działały, bo myślałem, że jeszcze nie mają podpięcia do sieci. I no i zwykłe schody oczywiście i winda. Przyszła selekcja awarii wind na stacjach metra, już jest tu gotowa, bo jeżeli ta winda jest już tu zamontowana, to znaczy, że jest z tego roku, czyli 21 będzie miała w sobie, czyli już będzie miała podczas otwierania stacji rok. Co jest dosyć długo, jeżeli ta stacja, i pomijając to, że tak będzie miała już rok, to przez ten rok nie będzie prawie w ogóle używana. I to jest największym problemem. Tu widzimy, tam będzie lustro weneckie i będziemy mogli popatrzeć sobie, w sensie nie będziemy mogli popatrzeć, metro będzie mogło na nas patrzeć, czy my tu przypadkiem nie mamy jakieś podejrzane typy, które by chciały postawić statyw na peronie. Oj, takich to trzeba byłoby szybko zgarnąć. No i ogólnie bezpieczeństwo. Także tam będzie cała centrala, no zresztą część techniczna. Szkoda, że tam nigdy nie robią wyjść, żeby można sobie popatrzeć jeszcze tak bezpośrednio przed otwarciem. To byłoby coś. Tak czy siak schodzimy na peron i peron wygląda trochę inaczej niż na Bemowie. Bo zobaczcie, ile jest tutaj tych tras kablowych z tyłu. Te metalowe elementy, tam wszędzie będą kable. To wszystko będzie jeszcze schowane za ścianą, której tutaj jeszcze w ogóle nie mamy pokazanej, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jednakże z opisów, jakie usłyszałem, to ściany zatorowe, czyli te, które będziemy oglądać za tonami, będą wyglądać bardzo podobnie jak na odcinku od Trockiej do Szwedzkiej. Czyli nic ciekawego i będzie znowu nudno. Szkoda, bo to jest najważniejszy według mnie element stacji i on mógłby lepiej wyglądać. Bo hala odstaw, to wiecie, tam się przychodzi, a tutaj się czeka na pociąg. I byłoby miło jakoś na to ładnie popatrzeć. Przy okazji widzimy tutaj, że w tą stronę będą tylko jedne schody ruchome. Także to też taki haczyk, który trzeba mieć na uwadze. Na Bemowie są na każdej stacji chyba podwójne schody ruchome, a tu były jedne schody do góry. Także taka ciekawostka. Po jednej i po drugiej stronie trochę tam pozmieniali te projekty. No i tu widzimy, możemy przejść. Niestety nie idziemy po faktycznej podłodze, bo jest ona jeszcze zabezpieczona, gdybyśmy mieli jakieś tam, wiecie, chcielibyśmy je porysować i w ogóle. Także tak to wygląda. No i tak wygląda peron ogólnie. Było dużo osób, naprawdę. Jeśli chodziło w grupach, to było trochę luźniej, co nie zmienia faktu, że i tak multum warszawiaków i warszawianek chciało zobaczyć, jak wygląda budowa metra, która już za rok najprawdopodobniej przyjmie pierwszych pasażerów. Także tak to wygląda. No i chwilę wcześniej jakieś briefingi prasowe i tak dalej, co nie? Na które chętnie bym się załapał w przyszłości. No pewnie wy byście też chcieli to zobaczyć. Także tak to wygląda. Stacja, żegnamy się z halą odpraw. Jeszcze na sam koniec przeszliśmy na drugą stronę. Trochę tych ścianek tutaj powykańczali. I jakbyście zapomnieli, kto jest tutaj wykonawcą, macie ładnie na ścianie napisane drugiej linii metra w Warszawie. I wychodzimy schodami na górę, proszę bardzo. Schody też ładnie wyglądają, bo one są już w całości zrobione. Jeżeli chodzi o faktyczne stopnie, one ładnie wyglądają, nie mają jeszcze antypoślizgów, do tego faktycznie jeszcze im brakuje, no ale pomijając to, to jest naprawdę całkiem nieźle i całkiem zacnie to wygląda. Także tak to wygląda. Ogólnie stacja ładnie wygląda, jeżeli chodzi o część tą hali odpraw i te, no te kamyczki, które ładnie wyglądają, ale jak się je dotknie, to psują marzenia. Niestety na dole jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądać ściany zatorowe, bo jeszcze ich nie było. W sensie wiemy, jak będą wyglądać, ale wiecie, z wizualizacji to można sobie powróżyć z fusów. Niestety. Tak wygląda stacja jeszcze raz z góry i co by tu już nie mówić. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów z metra, no i z pozostałych stacji, czyli Brudno i Zacisze, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I to był drugi film z serii Dni Transportu 2021 i jeszcze będzie trzeci, jutro. Mam nadzieję, że mi się uda go zmontować na jutro, bo ten film na przykład montuję, teraz jest godzina dla mnie druga w nocy, czyli
dosyć nieźle. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!